Snyka, Azaliowa, Bankowa, księdza Romana Biskupa, bohaterów getta, Bratkowa, Brzeżna, Ceglana, Dzierżoniowska, Fiołkowa, Gołębia, Grunwaldzka, Handlowa, Hotelowa, Jaśminowa, Kilińskiego, Kolejowa, Kościuszki, Krańcowa, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Łabędzia, 1 maja od 1 do 35, 3 maja od 1 do 33, Makowa, Miodowa, Niecała, Owocowa, Osiedlowa, Piławska, Plac Młodzieży, Pocztowa, Poziomkowa, Prosta, Przedwiośnie, Przemysłowa, Przeskok, Puławskiego, Rolna, Różana, Sienkiewicza, Sosnowa, Sportowa, Staszica, Szpakowa, Tkacka, Tulipanowa, Witosa, Włókniarzy, Wodna, Wolności od 1 do 140, Wojska Polskiego, Wschodnia, Żeromskiego, Osiedle Włókniarzy. Obwód Szkoły Podstawowej nr 7 wygląda w ten sposób. To jest dolna część Bielawy, tutaj jest ulica Wojska Polskiego, w ten trójkącik to jest ulica 3 Maja, ona przechodzi w Wolności i tu jest wysokość ulicy Strażackiej, gdzie kończy się obwód dla Szkoły Podstawowej nr 7. Kolejny obwód to jest dla Szkoły Podstawowej nr 10 i w skład tego obwodu wchodzą ulice Baczyńskiego, Berlinga, Chrobrego, Hempla nr 1, 14, 15, Konopnickiej, Kopernika 11 listopada, 1 maja od 36, 3 maja od 34, Marksa, Norwida, Orzeszkowej, Paderewskiego, Parkowa, Piastowska do numeru 30, Piłsudskiego, Plac Wolności, Prusa, Rejmonta, Roweckiego, Sikorskiego, Słoneczna, Sobieskiego, Strażacka, Teatralna, Tuwima, Wesoła, Obrońców, Westerplatte, Wiosenna, Osiedle Europejskie i Osiedle 25-lecia. Obwód Szkoły Podstawowej nr 10 jest obwodem rozpoczynającym się tutaj od ulicy Wojska Polskiego i dokładnie zresztą widać naniesiony obwód Szkoły Podstawowej nr 7. W jaki sposób? Tutaj proszę Państwa jest ulica Strażacka, to jest ulica Kopernika, tutaj kawałeczek jest ulicy Hempla. Te obwody dokładnie nakładają się na obwody, które do tej pory funkcjonowały w Bielawie. Kolejnym obwodem Szkoły Podstawowej to jest obwód dla Szkoły Podstawowej nr 4, ulica Akacjowa, Boczna, Brzozowa, Bukowa, Chopina, Cmentarna, Czerwona, Górska, Graniczna, Hempla, Bez 1, 14, 15, Jasna, Jodłowa, Kamienna, Kasztanowa, Klonowa, Korczaka, Krasińskiego, Leśna, 22 lipca, Lipowa, Lotnicza, Ludowa, 9 maja, Mała, Mickiewicza, Młodych, Nowobielawska, Nowotki, Ostroszowicka, Piastowska, od 31, Plac Kościelny, pod Lasem, Polna, Przodowników Pracy, Słomiana, Słowackiego, Słowiańska, Sowia, Spudzielcza, Szewska, Waryńskiego, Wiejska, Widlowa, Wiśniowa, Wysoka, Zaułek, Wiśniowy i Osiedle Podgórskie. Obwód Szkoły Podstawowej nr 4 to jest cała górna część Bielawy. W trakcie ustaleń założono zatrudnienie nauczycieli dotychczasowo zatrudnionych w gimnazjach przez szkoły podstawowe przejmujące placówkę. Według dokonanych analiz nie przewiduje się zwolnień wśród kadry oświatowej oraz pracowników oświaty przy założeniu, że szkoły podstawowe swoją strukturę wchłoną. Gimnazja daje to poczucie bezpieczeństwa pracy dla nauczycieli gimnazjów. Tutaj Państwu przedstawiłam ruchy kadrowe nauczycieli. To jest takie zestawienie przedmiotów. Pierwsza kolumna pokazuje likwidację godzin dydaktycznych, czyli to, co traci gimnazjum, zapotrzebowanie na godziny dydaktyczne, to, co będzie potrzebowała szkoła podstawowa. I tak te czerwone paski pokazują miejsca, gdzie ewentualnie może powstać niedobór. No to myślę, że jedna godzina języka polskiego w tak dużym mieście nie będzie problemem. Wiedza o społeczeństwie. Ja tutaj pozwoliłam sobie personalnie sprawdzać nauczycieli, którzy mają kwalifikacje, którzy uczą obecnie przedmiotów. No i tutaj mojej wiedzy nauczyciele, którzy uczą wiedzy o społeczeństwie, mają również pełen etat w szkole macierzystej, a godziny, w których nauczają wiedzy o społeczeństwie, są to godziny ponadwymiarowe. Jest również wśród nauczycieli uczących wiedzy o społeczeństwie nauczyciel, który mógłby odejść na emeryturę.
i myślę, że skorzysta. Kolejnym przedmiotem, który mógłby sprawić problem, jest technika, ale nauczyciele, którzy obecnie uczą techniki, mają kwalifikacje do dwóch nauczycieli w dwóch gimnazjach, mają kwalifikacje do nauczania informatyki, a jak spojrzymy piętro wyżej, to tam powstanie 17 godzin potrzeby zatrudnienia nauczyciela. A trzeci nauczyciel ma kwalifikacje do biologii i do geografii. Edukacja dla bezpieczeństwa. Ja myślę, że tutaj pojawią się nauczyciele, którzy mogą uzupełnić swoje kwalifikacje, bo to są tylko 2 godziny, więc spokojnie w innych przedmiotach. Zajęcia artystyczne można uzupełnić o muzykę i plastykę. W roku kolejnym, czyli 2018-19, już nie mamy takich dużych różnic, czyli Polski minus 1, geografia, biologia po 1,5 godziny. Przy tak dużych ruchach nie ma problemu, wydaje się, z umieszczeniem tych ludzi, jeżeli mają kwalifikacje w innych przedmiotach. Tutaj zajęcia artystyczne. Też nauczyciel będzie mógł uzupełnić poprzez muzykę i plastykę. Kolejnym punktem chciałabym pokazać, jakie są odległości pomiędzy budynkami, dlatego że tworzymy szkołę podstawową, która będzie funkcjonowała w 3 budynkach. To jest szkoła podstawowa numer 4, to jest odległość budynku od Waryńskiego do Ludowej kilometr 400, od Waryńskiego do Lotniczej kilometr 900, od Lotniczej do Ludowej 700 metrów. Szkoła podstawowa numer 7, osiedle Włókniarzy do ulicy Wolności kilometr 400, osiedle Włókniarzy do Brzeżnej kilometr 300, Wolności do Brzeżnej 200 metrów i szkoła podstawowa numer 10 od ulicy Grota Roweckiego do ulicy Parkowej jest 700 metrów. Chciałabym powiedzieć dziękuję, ale mam jeszcze drugą część. Bardzo pana Józefa poproszę. Ale króciutko. Bardzo króciutko, dlatego że dostaliśmy opinię warunkowo pozytywną pana kuratora. W tej opinii są zawarte informacje odnośnie poszczególnych szkół. Ja może pozwolę sobie przeczytać. I stop, tak? Od tego momentu przeczytam państwu tylko najważniejsze, przynajmniej w moim odczuciu, fragmenty. Organ nadzoru pedagogicznego zwraca uwagę, iż powyższe rozwiązanie, możliwość funkcjonowania od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 szkoły podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Bielawie w 3 lokalizacjach daje możliwość obecnym uczniom klas 1 i 2 gimnazjum ekologicznego nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Bielawie dokończenia nauki w budynku przy ulicy Lotniczej. Jednakże w ocenie organu nadzoru pedagogicznego baza lokalowa szkoły podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Bielawie posiadająca obecnie lokalizację w budynkach przy ulicy Waryńskiego oraz przy ulicy Ludowej pozwoli od 1 września 2019 roku zapewnić pełną realizację podstawy programowej dla uczniów klas 1-8, a zatem brak jest podstaw do zaakceptowania rozwiązania przyjętego w opiniowanej uchwale przez organ prowadzący, zakładającego kontynuowanie nauki przez uczniów przyszłych klas 7 i 8 szkoły podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi w budynku, w którym obecnie działa ekologiczne gimnazjum nr 3 w Bielawie. Ta część dotyczyła, jak państwo zauważyliście, na pewno szkoły podstawowej nr 4. Kolejna część dotyczy szkoły podstawowej nr 7, to jest strona 3. Ja przeczytam od tego momentu. W
ocenie organu pedagogicznego baza lokalowa ekologicznej szkoły podstawowej nr 7 posiadająca obecnie lokalizację w budynkach na osiedlu Włókniarzy oraz przy ulicy Wolności pozwoli od 1 września 2017 roku pod adresem osiedle Włókniarzy zapewnić pełną realizację podstawy programowej dla uczniów klas 1-8, w tym także dla uczniów obecnie uczących się przy ulicy Wolności 39, gdyż budynek ten dysponuje wystarczającą liczbą sal i zapleczem, a zatem brak jest podstaw do zaakceptowania rozwiązania przyjętego w opiniowanej uchwale przez organ prowadzący. Akceptowalnym jest natomiast zamysł dokończenia przez uczniów klas 1, 1 i 2 obecnego gimnazjum nr 1 w Bielawie nauki w dotychczasowej lokalizacji, to jest przy ulicy Brzeżnej. Jednocześnie organ nadzoru pedagogicznego poddaje pod rozwagę możliwość utworzenia w budynku obecnego gimnazjum nr 1 przy ulicy Brzeżnej w Bielawie filii ekologicznej szkoły podstawowej nr 7 w Bielawie o strukturze klas 1-4 w celu zapewnienia dzieciom zamieszkałym na terenie tzw. Dolnej Bielawy jak najkrótszego czasu dojazdu do szkoły. I teraz już starczy. I teraz przeczytam fragment dotyczący szkoły podstawowej nr 10. Organ nadzoru pedagogicznego wskazuje, że szkoła podstawowa nr 10 z oddziałami sportowymi w Bielawie od dnia 1 września 2017 roku powinna realizować swoje zadania statutowe w jednym budynku przy ulicy Generała Grotaroweckiego 6, bowiem baza lokalowa przy ulicy Generała Grotaroweckiego jest wystarczająca i na to pozwala, a rozwiązanie to jest niezbędne dla sprawowania zachowania ciągłości nauki w jednym miejscu bez konieczności zmiany środowiska szkolnego w klasie 7 i 8, co zgodne jest z założeniami reformy oświaty, która dąży do tworzenia szkół podstawowych o jednolitej strukturze i zlokalizowanych najlepiej w jednym budynku, i co ma także pozytywne przełożenie na organizację pracy całej placówki. Akceptowalnym jest natomiast zamysł dokończenia przez uczniów klasy 1 i 2 obecnego gimnazjum nr 2 nauki w dotychczasowej lokalizacji, czyli na ulicy Parkowej. Poproszę jeszcze tą tabelkę. Ja może tak w skrócie pokażę, bo z takiego czytanego tekstu to czasem się nie wychwyci. Czyli w roku 2017-18, czyli przyszłym roku szkolnym, przy szkole podstawowej nr 4 będziemy mieli trzy budynki. To jest przy ulicy Wałęskiego, tam będą się uczyły klasy 1-7, przy ulicy Ludowej klasy 1-4 i na Lotniczej klasy 2, druga i trzecia gimnazjum. W szkole podstawowej nr 7 trzy budynki osiedle Włókniarzy klasy 1-7, ulica Brzeżna klasy 1-4, ulica Brzeżna klasy 2-3 gimnazjum. Szkoła podstawowa nr 10 to jest ulica Generała Grotaroweckiego klasy 1, tu powinno być 7, Parkowa, druga i trzecia klasa gimnazjum. I w roku kolejnym widać, że dochodzi do głównych budynków, czyli w czwórce na Wareńskiego 8 klasa, w siódemce na Włókniarzy 8 klasa, w dziesiątce na Grotaroweckiego 8 klasa, a zostaje w budynku dotychczasowych gimnazjów tylko klasa trzecia. W roku 2019-20 zostają od sieci szkolnej odłączone budynki, budynek przy ulicy Lotniczej, budynek przy ulicy Parkowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani dyrektor za prezentację. Proszę bardzo, oddaję głos panu burmistrzowi, pan Janusz. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni mieszkańcy. Chciałbym tutaj dopowiedzieć do tego drugiego aspektu, o którym pani dyrektor mówiła, mianowicie sieci szkół w kontekście reformy. Przypomnieć i powiedzieć, że jest przygotowany projekt uchwały w myśl tych uwag warunkowych kuratora oświaty, bo jeszcze raz przypomnę, podkreślę, że ta opinia kuratora oświaty do naszej propozycji, naszej uchwały, którą państwo żeście podejmowali na poprzedniej sesji, jest pozytywna, z tym, że właśnie warunkowo pozytywna. I projekt uchwały spełniający te warunki
dzisiaj panu przewodniczącemu przekazałem, ale bez tutaj sugestii, jak dzisiaj był ustalany porządek sesji, państwo się głosowali, ja nie proponowałem zmiany tego porządku, nie proponowałem debatowania nad tą uchwałą dzisiaj, no ponieważ mamy komfort czasowy taki, że możemy tą uchwałę podjąć do końca marca. Dlatego też informuję, tutaj praca jakby merytoryczna, to przygotowanie jest, tutaj dziękuję pani dyrektor, pani burmistrz, to jest przygotowane do rady i właściwie pod obrady komisji już jest przygotowane, no z tą myślą, żeby głosowanie odbyło się właśnie oczywiście w marcu, bo do końca marca mam czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Otwieram w punkcie 4.2 dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pierwszy zgłosił się pan radny Jarosław Kroczek. Proszę. Panie burmistrzu, pani dyrektor, takie pytanie mam. Czy w ogóle kuratorium dostało troszeczkę inną propozycję? Otóż, żeby prowadzić od 2019 roku naukę w klas 1-4, nie na lotniczej, nie na lodowej, ale na szkole lotniczej. Czy taka propozycja była przedstawiona kuratorium? Bo kuratorium się nie odniosło do tego, że na przykład można prowadzić zajęcia na ulicy Lotniczej 1-4, tylko od razu na ulicę Ludową. Przypominam, że z informacji, które otrzymaliśmy do Rady, przez ostatnie 3 lata szkoła na ulicy Ludowej jest ciągle remontowana, jest to stary budynek, jak sam pan burmistrz Runowicz powiedział, bardzo zagrzebiony. Sam już kilkakrotnie wydawał polecenia wykonania remontów. W trakcie ostatnich lat, z tego co naliczyłem, w tym najnowszym piśmie wychodzi około 100 tysięcy złotych na remont zostało wykonane, gdzie na szkołę na Lotniczej, która jest wyremontowana, ma dużą, ładną salę gimnastyczną, dużo terenu do tego, aby dzieci mogły się bawić i można było dla nich zrobić plac zabaw. Jest jakby już zapisana w tym projekcie nową uchwały od 2019 roku do likwidacji. Czy kuratorium wyraźnie powiedziało, że lepsza szkoła jest na Ludowej, a nie na Lotniczej? Proszę bardzo, pan burmistrz Piotr Żwa. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy. Oczywiście tutaj jest pełny ogląd sytuacji i pełna jawność. To jaka propozycja poszła do kuratora, no to państwo radni na tą propozycję na poprzedniej sesji głosowaliście. I tak poszło, a nie troszeczkę inaczej. Poszło dokładnie taki projekt uchwały, jaki państwo żeście podjęli na poprzedniej sesji. W konsekwencji tego, bo tak proceduje kuratorium, wizytatorzy kuratorium zwizytowali nasze placówki oświatowe i dały informacje, dały pozytywną opinię z zapisanymi warunkami, o których w tej chwili przed chwilą pani dyrektor mówiła i co oczywiście też jak najbardziej jest do wglądu państwa radnych i być może państwo już, jeśli macie lada moment, pewnie będziecie mieli na swoich laptopach. W każdym bądź razie jest konkretna propozycja, konkretna odpowiedź i my mamy się do tego, państwo jako rada, jako samorząd, mamy się ustosunkować na następnej sesji. Więc tak jak podkreślam, po oglądzie wizytatorów, żeśmy uzyskali taką odpowiedź. Pełną odpowiedź, jaką żeśmy uzyskali, jest to pismo ze szczegółową informacją, oczywiście przekazujemy do państwa radnych i na tej podstawie państwo na następnej sesji będziecie decydować. Więc tutaj pytanie o to, czy troszeczkę inaczej coś do kuratorium? Nie, no tak konkretnie jak państwo się przegłosowali, tak zostało przekazane. Proszę panie radny, adwocem. Panie burmistrzu, no nie wszyscy radni przegłosowali ten projekt uchwały, bo wielu się wstrzymało od głosu, a kilku było przeciw. Dlatego ja chciałem teraz się do radnych zwrócić, szczególnie do tych, którzy za poprzedniej kadencji walczyli o to, żeby nie likwidować gimnazjum nr 3. Pamiętamy na tej sali, jak ci, którzy bardzo walczyli, wręcz krzyczeli na tej sali, żeby nie głosować za likwidacją, żeby nie niszczyć tej szkoły. Pamiętamy tłumy rodziców, którzy tutaj byli. Więc teraz apeluję do tych radnych, aby zebrać się razem i jeszcze raz wspólnie napisać do kuratora, aby podjął pod rozwagę też taką ewentualność, żeby gimnazjum numer budynku obecnego gimnazjum numer 3, czyli na ulicy Lotniczej, od 2019 roku prowadzić zajęcia dla uczniów klas 1-4, a przykładowo szkołę lotniczą, szkołę na ulicy Ludowej przekazać
dajmy na to, normalną działalność. I mam nadzieję, że radni, którzy w poprzedniej kadencji o szkołę walczyli, razem zgłoszą się do mnie i takie pismo napiszemy. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo. Proszę Państwa, oczywiście Państwo jako Rada możecie tutaj macie stosowne uprawnienia ustawowe. Natomiast oczywiście też trzeba patrzeć na konsekwencje na przykład takiej sytuacji, że do końca marca samorząd nie wyraża stanowiska albo po przedłożeniu stanowiska, po uzyskaniu opinii pozytywnej, teraz samorząd inną propozycję przedstawia. No oczywiście możemy, ryzykujemy tutaj tym terminem koniec marca i zupełnie nową rzeczywistością, taką wiemy, wtedy jest jakby z automatu wygaszanie gimnazjów i myślę, że wtedy stałoby się tak, jak tego wszyscy nie chcemy. Natomiast też chciałbym przypomnieć, że ta propozycja, którą żeśmy wypracowali, to żeśmy wypracowali tą propozycję po szerokich konsultacjach, właściwie kilkumiesięcznej pracy, gdzie rodzice też wyrażali swoją opinię. I jeżeli była sytuacja kilka lat temu związana z likwidacją gimnazjum wtedy na ulicy Lotniczej, to też trochę była inna sytuacja demograficzna. Przypomnę Państwu, że przecież ilość dzieci diametralnie nam się zmieniła od tamtego czasu. Także wola wyrażana przez rodziców wtedy, a dzisiaj, no chyba żeśmy wszyscy zauważyli, ale jak widzę, może nie wszyscy, jest nieco inna niż wtedy. To jest oczywiście do Państwa radnych decyzji, natomiast zwracam uwagę na te aspekty. Również zwracam uwagę na to, że ta uchwała na poprzedniej sesji została przegłosowana większością w sposób demokratyczny, o ile pamiętam, zdecydowaną większością. Jest to decyzja Rady i taka obawa tutaj, żeby na zewnątrz trochę nie wyszło, że nie szanujemy sami własnych decyzji. Dziękuję bardzo. No to jeszcze ostatnie zdanie, Panie Przewodniczący.